Jest to popularno-naukowa. Rzymski urzędnik, wojskowy, uczony. Pisarz, a przede wszystkim autor składającego się z 37 ksiąg dzieła zatytułowanego Historia Naturalna. W tym roku mija proszę Państwa 2000 lat, równo 2000 lat od urodzin Pliniusza Starszego, którego postać przypomnimy teraz wraz z doktorem Bartoszem Kołoczkiem, historykiem starożytności i filologiem klasycznym z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Łączymy się zatem ze studiem Polskiego Radia w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Pliniusz urodził się w Komo, czyli w Lombardii, na północy Włoch, potem kształcił w Rzymie i jako młodzieniec stanu Ekwickiego rozpoczął karierę wojskową. Typowe? Tak, to jest typowe dla ludzi jego czasów, niemniej on należał do stanu Ekwickiego, czyli bardziej do takiej grupy, która zajmowała się powiedzmy handlem, użyczaniem pożyczek. Kupiectwem. Jemu zresztą też zarzucano trochę, podobnie jak cesarzowi Wespazjanowi, taki rodzaj pochodzenia, no ale Pliniusz nie został cesarzem. Zaciągnął się do armii, która dawała dużo większe możliwości. Służył zarówno w Hiszpanii, w Germanii przez jakiś dłuższy czas. Ostatecznie został dowódcą floty. Rzymskiej nad Morzem tyreńskim w Mizenum, ale te funkcje, które pełnił, to one były bardziej, powiedziałbym, wynikiem jego oddania dla imperium, jego obowiązkowości niż potrzebom zarobkowania, potrzebą zrobienia kariery. Bo on był bogatym człowiekiem, był zaprzyjaźniony z najmożniejszymi ludźmi tamtych czasów, więc to bardziej tak powiedzmy z poczucia obowiązku, mhm. niż z przymusu pełnił te wszystkie służby. Wspomniał pan cesarza Vespasiana, który objął tron po śmierci Nerona w 69 roku. Pliniusz uważany był za jego dobrego przyjaciela. Czy my coś więcej wiemy o tej relacji? E, tak, wiemy na przykład, że obydwaj cierpieli chyba na bezsenność. Wstawali o świcie i ponieważ Wespazjan nie miał za bardzo z kim porozmawiać, no bo cała służba też wtedy spała, to ponoć Pliniusz do niego przychodził do pałacu, razem spędzali czas, rozcząsali jakieś dyskusje ważkie i to świadczy o pewnej zażyłości. Wiemy, że Pliniusz nigdy się nie ożenił, nie miał dzieci, natomiast bardzo bliski był mu syn jego młodszej siostry. Pliniusz Młodszy, którego chyba nawet w testamencie usynowił. Pliniusz Młodszy był półsierotą. Wujowi zawdzięczał swoje wykształcenie, swoją edukację. Swoją drogą obie postacie zostały i wuj, i jego siostrzeniec zostali upamiętnieni w katedrze w Komo. To są bodaj jedyne postaci historyczne, starożytne, świeckie jak najbardziej, i to jeszcze poganie, których popiersia są wmontowane we front katedry w Como, w ich rodzinnej miejscowości. Od Pliniusza Młodszego wiemy, że Pliniuszowi Starszemu oferowano, jeden z bogaczy rzymskich oferował 400 tysięcy sestercji za Notatki do historii naturalnej. To jest zawrotna suma. To jest żołd prawie tysiąca pretorianów. Potężna kwota. Dużo takich informacji zawdzięczamy Pliniuszowi Młodszemu na temat y, jego najbliższego krewnego. Ale rozumiem, że Pliniusz Starszy nie zgodził się sprzedać y, tych swoich notatek. Nie, nie, nie. Nie zgodził Tego się. Rękopisu. A nawet jest taka teoria, mm -hmm. że ten konkretny człowiek został kilka razy złośliwie przedstawiony w historii naturalnej jako taki nowobogacki, który uważa, że wszystko można sobie kupić. Mhm. Wspomniał pan, że w pewnym momencie tej kariery zawodowej Pliniusz Starszy stanął na czele, eskadry floty statków stacjonującej w Mizenum. To jest niedaleko na Apolu, no a wiemy, że tam również wznosi się ta potężna i groźna góra, wulkan Wezuwiusz. W 79 roku Wezuwiusz wybuchł i to było przyczyną śmierci również Pliniusza starszego. Gdy doszło do samego wybuchu, już pomijając wcześniejsze wydarzenia, Pliniusz na początku zainteresował się tym jako przyrodnik, no bo niecodziennie zdarza się widzieć wybuch wulkanu. Chciał popłynąć bliżej, żeby zobaczyć, co się dzieje, opisać to, w jakiś sposób wykorzystać, ale bardzo szybko, jak zaczęli zgłaszać się do niego ludzie, że to jest jednak poważne zagrożenie, on jest dowódcą floty, zwyciężyło poczucie obowiązku. Porzucił wtedy chęć opisania wydarzenia, a zaczął nieść pomoc ludziom i ze Zresztą to przyczyniło się do jego śmierci. Wiemy, że on po prostu się położył na chwilę w jednym z domów u swojego przyjaciela i, i gdy trzeba było się ewakuować, Pliniusz nie wstał, był martwy. Wydaje się, że po prostu zaważył jego bardzo niezdrowy tryb życia, bo Pliniusz przez całe życie był ponoć noszony lektyką, uważał, że stratą czasu jest chodzenie. No ja osobiście przypuszczam, że w, już w takim wieku mógł mieć miażdżyce, różne problemy no, też kardiologiczne. Nie był kardiologiczne. taki stary, no, panie doktorze, to, że miał inaczej... 56 lat. 56 lat, ale bardzo niezdrowy tryb życia. No człowiek, który nie chodzi w ogóle, nie rusza się, spędza głównie czas w swoich posiadłościach, na spotkaniach z przyjaciółmi, w tym z cesarzem Wespazjanem. Tak czy inaczej, on ginie jako urzędnik cesarstwa, niosący pomoc innym. Czy prawdopodobne jest, że po prostu zatruł się tymi pyłami, tymi oparami, również siarki, które musiały wydobywać się z Wezuwiusza i które spłynęły Epar. na stabie? Mm -hmm. Bo powiedzmy, miejsce, gdzie zginął Pliniusz starszy, to Stabie, jedna z tych trzech miejscowości, które zostały zniszczone przez wybuch Wezuwiusza. Jest to jak najbardziej możliwe. Natomiast sam zwróciłbym uwagę na to, że no wszyscy inni uciekli. Tylko jeden, jedyny Pliniusz się zatruł. Nie wiemy tak naprawdę, trzeba by przeprowadzić badania medyczne. Natomiast ważne wydarzenie przyrodnicze powiązało się paradoksalnie z człowiekiem, który spędził dużą część życia na opisie różnych zjawisk przyrodniczych. No właśnie, to teraz w takim razie przejdźmy do tej części jego spuścizny pisarskiej, bo w wolnym czasie. Wolnym od tych obowiązków wojskowych czy urzędniczych, Pliniusz oddawał się swojej pasji uczonego. E, tak, Pliniusz był historykiem z zamiłowania. Wiemy, że napisał dwa dzieła historyczne. 20 ksiąg wojen z Germanami, czyli 20 zwojów papirusowych, czyli obszerne dzieło i jednocześnie kontynuację dzieła innego historyka, Opidiusza Bassusa. To dzieło też się nie zachowało, więc niewiele możemy powiedzieć na jego temat, a jednocześnie zachowane w całości do naszych czasów dzieło Historia naturalna, w którym również paradoksalnie wychodzi z niego historyk. A więc mamy rodzaj encyklopedii, ale encyklopedii o bardzo silnych ambicjach historiograficznych. Chociaż przyznaje się, że korzystał z bardzo wielu dzieł. W Wcześniejszych rzymskich i greckich pisarzy. E, tak, Pliniusz dzieli zasadniczo swoje źródła e, na dwie kategorie: na autorów tak zwanych naszych, choć wyłącznie autorów łacińskich, rzymskich i tak zwanych autorów obcych. Eksterni, do których zaliczają się przede wszystkim autorzy greccy. Pliniusz ewidentnie bardzo dobrze władał językiem greckim, jakkolwiek nie lubił Greków. To jest dzieło monstrualnych rozmiarów. 37 ksiąg, to jest na dzisiejsze realia, 5 grubych tomów albo 10 tomów takich niewielkich w serii Leb Classical Library, takiej bilingwicznej, popularnej angielskiej serii. To jest encyklopedia na nasze standardy, bo starożytni nie znali jeszcze takiego pojęcia. Pierwszy powiedzmy w dziejach przypadek, kiedy jakiś autor stara się przedstawić sumę wiedzy na temat całego świata, ożywionego, nieożywionego, całej przyrody. No, oczywiście nie ze wszystkich dyscyplin, bo niektóre go prawdopodobnie też nie interesowały. I no tak, ale tutaj wiedzę... taka ta lista jest imponująca, bo to jest astronomia, matematyka, zoologia, botanika, fizjologia, anatomia człowieka, prawda, kosmologia też. Geografia, I Geografia. jeszcze pełno różnych dygresji. No, naj Rozmaite tematy, jak historia chorób, historia uprawy czereśni, historia uprawy cytronu, też różne anegdoty historyczne, więc to jest dzieło, które na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie bardzo chaotycznego, ale przy bliższym oglądzie to dzieło ma bardzo ścisłą strukturę. Pliniusz stara się cały świat podporządkować Imperium Rzymskiemu, pokazać po prostu nad czym panuje. Rzym Od najmniejszych drobinek, od kamieni szlachetnych, aż po kosmos gwiazdy. Wszystko to jest poddane władzy Rzymu i to widzimy nawet w takim opisie. Pliniusz pisze na przykład o uprawie czereśni, że czereśnie zdobył rzymski bogacz i wódz rzymski Lukullus w Poncie, potem armia rzymska tą czereśnię przyniosła do Italii, potem do Brytanii i z każdą rzeczą, o której pisze Pliniusz, Przewijają się gdzieś takie elementy, jak Rzymianie tak naprawdę ich misją jest podbój całego świata dla dobra całej ludzkości. Dla nas historia naturalna jest też ważna, ponieważ w jednej z ksiąg znajduje się pasus o wyprawie rzymskiego ekwity nad Bałtyk po Bursztyn za czasów Nerona. Dla każdego narodu europejskiego są bardzo cenne takie informacje rozsiane po działach starożytnych, bo możemy coś, nawet jeśli wiemy współcześnie, że Słowian nie było jeszcze wtedy na tych terenach. Pliniusz jasno pisze, że rzeka Wistula, rozgranicza Germanię od Sarmacji. To są bardzo cenne te informacje, bo mówią coś o naszych ziemiach, kto tu mieszkał, co tu się działo, nawet jeśli to nie byli bezpośredni jeden do jednego nasi przodkowie. Więc to taki ważny i miły dla nas akcent w dziele Pliniusza o Pliniuszu Starszym, w dwutysięczną rocznicę urodzin tego ważnego historyka, pisarza, wojskowego urzędnika, opowiadał Państwu dr Bartosz Kołoczek, historyk starożytności i filolog klasyczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. A Państwu dziękuję za uwagę. Katarzyna Kobylecka. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.